Zaczęło się od zbierania chyba kufli. Były jakieś konkursy o Kocimia, z tego co pamiętam, pierwszy kufel, a później jakoś mnie wciągnęły te kadzie, to wszystko, a później historia całego browaru radomskiego. No. Cały boom się zrobił od czasu, kiedy program w Radiu Z poleciał i każdy się chciał dowiedzieć, co to jest piwo. Nikt nie wiedział, jak się to robi, że są takie piwa najróżniejsze, nie wiem, jak pszeniczne, mieszane z miodem, no najróżniejsze. Zawsze był tylko podstawowy pils i nikt nie wiedział, że może być coś jeszcze innego. Natomiast małe browary wypromowały tak zwaną niszę, czyli piwa nietypowe, mało tego, robione naturalną metodą. Proces ważenia trwa 8 do 10 godzin, gdzie piwo się tworzy ze słodu, chmielu i wody. Później to idzie na fermentację, później to leżakuje miesiąc czy półtora i to dopiero trafia do klientów. Część piw jest robiona z aromatami, ale aromaty też muszą spełniać nasze wymogi. Są to aromaty tylko naturalne. Wszystkie te piwa zostały zrekonstruowane na podstawie materiałów, które są w archiwach. Nie wykorzystujemy marki tak dosłownie. Jest po prostu tylko zaznaczone, że to jest Elka nasza, ta przedwojenna. Mimo, że ważymy naprawdę niedużo, jest to browar sensu stricte tylko laboratoryjny. Tu powstają receptury. Tu się sprawdza, czy jak one wychodzą, jak one smakują, czy klientom będzie to pasowało, czy nie, czy wykorzystywać aromaty, bo mamy, wiadomo, zawsze i soki, to wszystko to jest, przychodzi partiami, kilkanaście rodzajów. My to musimy wdrożyć, spróbować, jak to będzie wszystko ze sobą pasowało. Także to jest dosyć ciężka i żmudna praca i to właśnie robi nasz browar. Następnie mamy zaprzyjaźnionych 6-7 obecnie browarów, w tym kilka zagranicznych, w których wdrażamy, po prostu wydzierżawiamy linię produkcyjną, jeśli można nazwać to linią produkcyjną, po prostu część produkcji tam robimy. Później pakujemy to w swoje buteleczki, przyjeżdża to do Radomia. Tu jest etykietowane i wysyłane już dalej w całą Polskę.